Zapraszam kolejnego mówcę, pana Leszka Malugę z Wrocławia. Temat wystąpienia: wieża Babel pomiędzy archetypem a wizją. Dzień dobry państwu. Muszę najpierw wymierzyć odległość, żeby słyszał się i żebyście państwo mnie słyszeli. Przede wszystkim chciałem bardzo podziękować za zaproszenie na konferencję. Jest to dla mnie zaszczyt być między państwem tutaj dziś znowu. I chcę zacząć od oddania czci osobie, której tutaj dzisiaj nie ma już niestety, pani profesor Misiągiewicz, dzięki której się tutaj 20 lat temu pierwszy raz znalazłem i której uśmiech, ciepłe spojrzenie co roku mnie tutaj witało. Proszę państwa, chcę przedstawić państwu temat wieża Babel pomiędzy archetypem a wizją. Będę posługiwał się tekstem, dlatego że z natury jestem gadułą i mógłbym po prostu zająć państwu całe popołudnie, więc trochę dyscypliny. O, dobrze, ten pusty. Do najbardziej znanych budowli w historii cywilizacji należy wieża Babel. Jest obiektem mitycznym występującym w Księdze Rodzaju. Należy do Starego Testamentu. Jest również kojarzona z archeologicznymi odkryciami śladów świątynnych budowli na terenie Mezopotamii. Powinna być znana chrześcijanom i wyznawcom judaizmu, dla których Biblia jest źródłem wiedzy. Ale laicyzacja współczesnego świata zachodniego nie sprzyja podtrzymywaniu wiedzy biblijnej. Dlatego zastanawia fenomen obecności wieży Babel we współczesnej kulturze. Tym bardziej, że ten temat podejmują również artyści spoza kręgu tradycji judaistycznej i chrześcijańskiej, między innymi z Chin, Japonii, Afryki. Wieża Babel jest obiektem architektonicznym, istniejącym w zbiorowej świadomości kulturowej, przede wszystkim w oparciu o obrazy. Dlatego rodzi się pytanie, co powoduje, że zachowuje atrakcyjność w dzisiejszym świecie kultury wizualnej. Można przyjąć, że zarówno historia, jak i forma wieży konstytuują żywy moduł kulturowy, który można adoptować do wielu sytuacji rzeczywistych i fikcyjnych. Jako mit oferuje mnogość symbolicznych przesłań, jako forma jest otwarta na nowe wcielenia. W XX wieku mitem wieży Babel zainteresowali się architekci, przypisując mu siłę archetypu. Historia powstania i upadku wieży Babel opisana jest w Biblii w Księdze Rodzaju. Potrzeba wizualizacji treści biblijnej spowodowała powstanie obrazów na ścianach kościołów, w manuskryptach, w postaci samodzielnych dzieł sztuki. Na wyobraźnię ludzi oddziaływało pytanie, jak wyglądała rozpoczęta budowla lub jak mogłaby wyglądać skończona wieża. Wyrazem tej ciekawości jest bogata historyczna i współczesna ikonografia. Historia wieży ma swój wymiar moralny, ukarana pycha, oraz konsekwencje cywilizacyjne. Utrata jedności narodu, utrata wspólnego języka, rozproszenie po świecie. Jednak konstrukcja intrygowała również jako przedsięwzięcie budowlane. Z powodu złożonej skali obiektów stała się symbolem zarówno wizjonerskiego potencjału człowieka, jak i jego niezniszczalnych ambicji. Wieża stała się wyrazistą formą architektoniczną, symbolem monumentalnej budowli sięgającej nieba. Przez wieki możliwości techniczne budowlane nie pozwalały na powrót do mitu, marzenia o tak wysokiej budowli. Dopiero wiek XX otworzył nowe perspektywy realizacyjne. Należy na wstępie zaznaczyć, że przedstawienia wieży Babel skazane były przez wieki na wyobraźnię artystów. Massimo Scolari, omawiając powstawanie kolejnych form wieży Babel w średniowieczu i w czasach nowożytnych, zwraca uwagę na fakt, że autorzy obrazów nie mieli żadnych wiarygodnych informacji o wyglądzie prawdziwej wieży. Nie było wieży i nie istniały źródła mówiące o niej poza lapidarnym opisem w Biblii.
Natomiast Helmut Minkowski przypomina opis budowli uważanej za wieżę Babel autorstwa greckiego historyka Herodota z jego podróży w V wieku przed naszą erą do Mezopotamii. Jest on do pewnego stopnia zgodny z wiedzą na temat ziguratu w Babilonie, ale ten opis nie był ani powszechnie dostępny, ani wystarczająco przekonujący. Wobec braku wiarygodnych przekazów twórcy musieli liczyć na własną wyobraźnię lub podglądać innych artystów. Pierwsze bizantyjskie obrazy budowli powstały jako mozaiki i reliefy w kościołach. Jednak w większości średniowiecznych przedstawień wieży są to ilustracje w manuskryptach. Ukazują budowlę jako prostopadłościenną bryłę na planie kwadratu lub wieloboku w skali otaczającej architektury. Forma przypomina wieże kościelne lub obronne, które były znakami w przestrzeni w skali ówczesnego człowieka. Również renesansowe wieże nie przypominają konstrukcji sięgającej nieba. Dopiero w XVI wieku wyobrażenia wieży Babel nabrały tak monumentalnego charakteru, na jaki zasługiwały stosownie do biblijnej zapowiedzi konstrukcji sięgającej nieba. Przez kolejne dwa wieki powstawały liczne obrazy malowane przede wszystkim przez artystów flamandzkich i niderlandzkich. Również w XVI wieku upowszechnił się druk i techniki graficzne. Fakt ten spowodował powstanie nowych obrazów wieży Babel jako ilustrację do kolejnych wydań Biblii. W tym czasie zaczęła dominować forma okrągłej, zwężającej się wieży ze spiralną rampą. Najbardziej znanym obrazem wieży Babel, mieszczącej się w tym typie konstrukcji, są dwie wersje wieży Pietra Brolga Starszego. Tu jeden z nich. Wygląd wieży na jego obrazach był najprawdopodobniej zainspirowany architekturą Koloseum, które artysta widział w czasie wizyty w Rzymie. Innym bardzo popularnym wyobrażeniem wieży jest ilustracja zamieszczona w książce Anastasiusa Kirchera Turis Babel. Forma budowli jest wyniosła i dynamiczna dzięki smukłym arkadom tworzącym strukturę elewacji oraz zygzakowato wznoszącym się rampom. Oprócz ogólnej konfiguracji bryły wieży Babel, mniej czy bardziej zbliżonej do opisanego modelu, poszczególne jej formy na obrazach różnią się na poziomie szczegółowych rozwiązań architektonicznych. Są dowodem inwencji formalno-plastycznej ich autorów. Jednocześnie Scolari podkreśla, że twórcy obrazów nie byli architektami, a ich wiedza budowlana była wątpliwa. Osobną grupę obrazów tworzą rekonstrukcje ziguratu w Babilonie, Etemenanki, utożsamianego z biblijną wieżą Babel, które zaczęły powstawać od drugiej połowy XIX wieku. Najbliższa prawdopodobnego wyglądu ziguratu i generalnie akceptowana przez ekspertów asyrologii jest wersja stworzona przez Businka w 1938 roku. Siedmiopiętrowa budowla na planie kwadratu zwęża się kolejnymi poziomami ku szczytowi, gdzie znajduje się świątynia. W XX i XXI wieku temat wieży Babel jest nadal podejmowany przez artystów. Tytuły prac przeważnie jednoznacznie odnoszą tematykę utworów do biblijnego źródła. Jednak prace te w większości przypadków mają charakter świecki. W początkach wieku powstały prace m.in. Diremata, Eschera. W latach 60. temat wieży podjęli suraliści Stanisław Lepri i Salvator Dali. Szczególnie dużo obrazów powstało w ciągu ostatnich dekad. Ich autorami są profesjonalni artyści i amatorzy, którzy posługują się i tradycyjnymi technikami plastycznymi oraz nowymi narzędziami cyfrowymi. Wieża Babel jest również przedstawiana w różnych mediach przestrzennych. Powstają kameralne rzeźby i duże instalacje artystyczne. Również polscy artyści stworzyli szereg prac odnoszących się do wieży Babel. Prawdopodobnie pierwszą taką pracą jest linoryt Stanisława Kubickiego z 1918 roku. Jerzy Duda-Gracz namalował obraz wieża Babel ze swoistym ironicznym przekąsem w groteskowej konwencji. Wśród współczesnych twórców, którzy sięgnęli do tematu wieży Babel, jest grafik Krzysztof Skurczewski. Surrealistyczno-symboliczny charakter ma malarstwo młodej artystki Marioli Jaśko. Jak widać, współczesna sztuka
obrazuje wieżę na różne sposoby, od reminiscencji historycznych wyobrażeń po struktury z pogranicza abstrakcji. W XX wieku obrazy wieży Babel zostały również wykorzystane w grafice użytkowej i trafiły do sieci internetu. Symbolika wieży jest przywołana w kontekście różnych zjawisk cywilizacyjnych, np. globalizacji, bądź tematyki dotyczącej kulturoznawstwa, lingwistyki, socjologii, ekonomii. W efekcie obrazy wieży Babel znalazły się na okładkach czasopism, książek, na plakatach. Przykładem może być plakat Centrum Pompidou z okazji wystawy poświęconej dworcom kolejowym. Obrazy wieży Babel zostały również skomercjalizowane, znalazły się w reklamach i są wykorzystywane do produkcji gier komputerowych, puzli, klocków dla dzieci. Jak wspomniano wcześniej, do XX wieku obrazy wieży Babel tworzyli artyści. Natomiast w XX wieku nawiązania do wieży Babel zaczęły pojawiać się również w twórczości architektów. Można przypuszczać, że w tym przypadku powodem sięgnięcia po ten temat przez twórców lub przypisywanie takiej analogii ich projektom był aspekt formalno-budowlany. Z jednej strony piramidalna lub stożkowa forma przypominająca malarskie wyobrażenia wieży z przeszłości, z drugiej strony skala budowli związana z pokonywaniem wysokości. Minkowski do takich przykładów zalicza między innymi projekty Pelciga i Losa. Przed chwilą widzieliśmy tego Losa tutaj na poprzednim pokazie. Szczególnie fala wizji futurologicznych i projektów teoretycznych w latach 60. mogła przywozić na myśl skojarzenia z wieżą Babel. Wyraźne nawiązanie do mitycznej budowli uczynił m.in. Paolo Soleri serią wizjonerskich projektów struktur mieszkalnych. Również w ostatnich dekadach w publikacjach prezentujących rysunki architektoniczne pojawiają się obrazy zatytułowane Wieża Babel. Można podejrzewać, że tworzenie takich wizji stało się interesującym tematem ćwiczeń kompozycyjno-plastycznych architektów. Ale w niektórych pracach pojawia się wyraźny aspekt kulturowy mitu wieży Babel, na przykład w kolażu Nilsa Lalunda. Również Massimo Scolari w swoich plastycznych badaniach pochodzenia fenomenu kulturowego, jakim jest architektura, również nawiązuje do biblijnego mitu wieży Babel. Autor tego wystąpienia, czyli ja, w roku 2000 zaproponował swoim studentom temat wieży Babel jako ćwiczenie plastyczne w formie odpowiedzi na pytanie, czym dla mnie jest wieża Babel w znaczeniu formalnym i symbolicznym. Zadanie było corocznie powtarzane przez szereg kolejnych lat, chyba 16 lat. W efekcie powstało blisko 400 prac wykonanych w różnych technikach plastycznych. Można przyjąć, że niezależnie od tego, jak bardzo samodzielne były poszukiwania studentów, a na ile inspirowane podpowiedziami w różnych źródłach, szeroki wachlarz propozycji wskazuje na wielorakie możliwości wykorzystania motywu wieży Babel do plastycznej wypowiedzi z dodatkowym przesłaniem. Również wśród współczesnych realizacji architektonicznych pojawiają się budowle, które symbolicznie lub formalnie nawiązują do wieży Babel lub mogą być uznane za spełnienie niezrealizowanego zamierzenia starożytnych budowniczych. Jedną grupę stanowią obiekty, które uczestniczą w wyścigu pokonywania bariery wysokości, wzniesienia wieży, której wierzchołek będzie sięgał nieba. Postęp wyznaczają realizacje drapaczy chmur, jak niebotyczny Burj Khalifa w Dubaju. Drugą grupę tworzą obiekty, które nawiązują do kształtu wieży Babel. Jednym z przykładów jest kaplica Dziękczynienia w Dallas, zaprojektowana przez Philipa Johnsona. Nową propozycją jest projekt skierowany do realizacji siedziby firmy Amazon w Arlington. W tym przypadku analogie do mitycznej budowli zostały narzucone przez media komentujące zapowiedzianą realizację. Również w mediach społecznościowych pojawiają się sugestie inspirujące inspiracje formalne wieżą Babel w przypadku Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Dodatkowym argumentem za taką analogią miało być hasło Rady Europy Wiele języków, jeden dialog. Również w Polsce został zrealizowany obiekt architektoniczny nowa siedziba Telewizji Polskiej w Warszawie, który został powiązany z mitem wieży Babel. Główny projektant Czesław Bielecki przyznał, że
Świadomie inspirowaliśmy się wieżą Babel jako popularnym symbolem globalnych mediów. Jak pokazują wcześniejsze materiały, wieża Babel dominuje we współczesnej kulturze. Niezależnie od powodu przywołania tego mitu w postaci obrazów wieży formy architektonicznej. Mowa jest tu o obiekcie architektonicznym. Niezależnie od tego, jak bardzo on jest fikcyjny, artystycznie zinterpretowany, czy historycznie udokumentowany i powiązany z materialną przeszłością. A obiekt taki posiada konkretną formę i hipotetyczną użytkowość. Kształt wieży Babel można opisać bardzo ogólnie, ponieważ bogactwo rozmaitych struktur formalnych nie pozwala na stworzenie jednego szczegółowego modelu. Najczęściej jest to budowla centralna, wielokondygnacyjna, zwężająca się ku górze, a schody lub rampy na zewnątrz budowli nadają jej dynamiczną formę. W zaprezentowanej ikonografii dominują dwa typy. Spiralnie wznosząca się struktura z arkadowymi podcieniami, najpopularniejszy model w okresie rozkwitu malarstwa holenderskiego i flamandzkiego, oraz piramidalna, masywna, kilkukondygnacyjna forma z rampami schodów na elewacjach. Odniesienie do modelu ziguratu. Poza tymi ogólnymi schematami istnieje wiele wersji różniących się materiałem, stylem architektonicznym, elewacji, wysokością, proporcjami czy liczbą kondygnacji. Wieża jako obiekt architektoniczny posiada również wnętrze. Obrazy historyczne ukazują wieżę wyłącznie z zewnątrz. Fragmenty wewnętrznej struktury budowlanej można dojrzeć tylko na niektórych z nich, w górnej części konstrukcji oraz na tych, które pokazują rozpad wieży. Można sobie wyobrazić, że budowla miała wnętrze i liczne pomieszczenia. Interesującą pracę wykonał japoński artysta Katsuhiro Otomo. Przetwarzając obraz Bruegela wieża Babel z 1565 roku, na jego bazie stworzył nowy obraz Inside Babel, na którym poprzez wycięcie części budowli ukazał jej ażurowe wnętrze. Biblijny opis wieży nie mówi nic o jej przeznaczeniu, poza stwierdzeniem, że Babilończycy chcieli uczynić sobie znak. W tradycji obszarów Mezopotamii od czasów sumeryjskich był zwyczaj budowania sztucznych gór w celu oddawania czci bogom. Ale według opisu biblijnego wieża Babel nie miała charakteru świątynnego. Wręcz przeciwnie, miała Bogu pokazać siłę człowieka i jego sprawczą samodzielność, objaw pychy, za którą ludzie zostali ukarani. Jednak archetyp wieży ukształtowany obrazami nowoczesnej sztuki i architektury zdaje się pełnić jakieś funkcje. Brak przeważnie czytelnych wskazówek czyni wieżę strukturą otwartą, chłonną na różne propozycje jej użytkowania, zachęca do jej zamieszkania. No, tutaj przykład takiego zagospodarowania wnętrza, jest to ilustracja do opowiadania Biblioteka Babel Jorge Luisa Borgesa. Budowla musiała być ogromnym wyzwaniem technicznym, logistycznym. Przekaz biblijny nie mówi, jak wyglądała realizacja, ani jak długo trwała. Jedynie w Księdze Jubileuszów z II wieku przed naszą erą jest napisane, że budowano ją 43 lata. Niezwykłą pracę wykonał hiszpański pisarz Juan Benet z wykształcenia inżynier budowlany. W eseju pod tytułem The Construction of the Tower of Babel pisarz przeanalizował budowę wieży z obrazu Bruegela z 1563 roku pod kątem sztuki budowlanej, opisując strukturę, jej elementy budowlane, łuki, filary, okna itd. Benet zwrócił uwagę na budowlany chaos we wnętrzu wieży, być może setki lat budowanego obiektu. Podsumowując, celem rozważań było spojrzenie na wieżę Babel jako archetyp wyrosły z mitu, a przewijający się we współczesnych wizjach i realizacjach architektonicznych. Zebrana ikonografia dowodzi, że wieża Babel jako element europejskiej tradycji kulturowej jest nadal aktualnym tematem dla twórców i to w skali globalnej. Najczęściej przywołane są dwa aspekty biblijnego mitu. Symbolika związana z kondycją człowieka, jego językiem, zdolnością komunikowania się i współdziałania oraz przedsięwzięcie budowlane związane z realizacją monumentalnej formy architektonicznej.
Wieża Babel jako archetyp wyznacza model przestrzenny, który wynika z historycznych korzeni biblijnych, artystycznych i archeologicznych. Jednocześnie jest dopełniana współczesnymi definicjami i interpretacjami. Idea wieży Babel stwarza możliwości konstruowania różnych wyobrażeń o jej architekturze. Wizje z lat 60. i współczesne nie wyrastają wprost z tego mitu. Ale można dostrzec z nich memy wieży Babel. Wizjonerstwo obecne w twórczości Petera Cooka czy Vincenta Callebaut nosi znamiona ambicji starożytnych budowniczych, zaktualizowane współczesne oczekiwania, na przykład proekologiczne. Dlatego można zgodzić się z Janem Rabiejem, że historia i współczesność architektury to zapis zmagań z nieuchronnym procesem przemijania i podejmowaniem nowych twórczych wyzwań po runięciu kolejnych wież Babel. Jak wskazują zaprezentowane przykłady, to między innymi właśnie mit wieży Babel, przekruty w archetyp i wizję, podtrzymuje nieustanną, niezaspokojoną potrzebę tworzenia. Dziękuję bardzo.